Witam serdecznie na kanale Moje EDC. Dzisiaj zapraszam do kolejnego odpakowania w tegorocznym cyklu, czyli cyklu na rok 2024, a mianowicie, tak jak już mieliście okazję zobaczyć przy okazji odpakowania tego oto foldera, czyli Fox Knife Chilling, roku mnie na kanale poświęconemu w pewien sposób jednemu z moich ulubionych, dalej mogę sam śmiało stwierdzić, ulubionemu knife makerowi, knife designerowi, czyli Jasperowi Voxnessowi. No i kolejne opakowanie, czyli kolejny produkt sygnowany jego nazwiskiem. Produkt, którego zakupu w sumie nie planowałem, wyszło to tak przez przypadek. Ale bardzo się cieszę, że tak właśnie wyszło, że tak właśnie się złożyło, z tego względu, że tutaj w tym pudełku znajduje się, co by tu dużo mówić, moje nożowe, decowe marzenie. Jak dobrze pamiętacie, jeśli na bieżąco śledzicie wszystkie filmy, które mieszczą na moim kanale, to w ubiegłym roku udało mi się zrealizować moje właśnie takie nożowe, decowe marzenie, czyli zakup tego oto foldera, którym właśnie otwieram tą paczkę, czyli Urban EDC F5.5. O, bonus. Od razu zaznaczę, jest to z rynku wtórnego zakup i tutaj na jednej z grup nożowych EDC-owych i proszę bardzo, taki bonusik, dziękuję bardzo. Może gdzieś tutaj z boku. I generalnie przy filmach, już nie pamiętam, czy to była recenzja, czy też była to rozkręcanie, powiedziałem, że ten nóż jest moim marzeniem, ale jego wersja w tytanie i z głownią bez tej czarnej powłoki jest takim jak gdyby większym spełnieniem, dopełnieniem tego mojego nożowego marzenia. No i właśnie coś takiego udało mi się nabyć, czyli mamy pudełko Urban EDC F5.5 i proszę bardzo, tytan na rękojeści, stal M390, jeszcze do tego Hunt Rabbit Satin, czyli zgodnie z tym, co tutaj jest napisane, linie powinny być poprowadzone na główni wzdłuż, a nie no, powiedzmy od początku do czubka, a nie od góry do dołu, czy też od dołu do góry, tak jak zazwyczaj wyprowadza się szlif. Jasper Voxness, oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości. No powiem szczerze, że jestem bardzo podekscytowany tym odpakowaniem, bo jak dobrze się orientujecie, a jeśli nie, to was uświadomię, generalnie problemem tego foldera, tego noża, i tu mamy taką Carry Strong, I will, for sure, to damy na bok. Generalnie problemem jest to, że ten model jest dostępny tylko w jakich zrzutach, dropach, nie jest po prostu na stałe dostępny w ofercie tego sklepu, jak się wyprzedadzą, to potem trzeba czekać na, nie wiem, reedycję, a ja akurat w momencie, kiedy udało mi się już uzbierać środki na zakup tego wymarzonego, no to była wersja ta właśnie, czyli Jade G10, czyli G10 naturalna i właśnie głownia z powłoką. No i była też druga wersja biała, zwany Stormtrooper. A tutaj mamy to, o czym tak naprawdę od początku marzyłem. Nic więcej już nie mamy. Czyli wersja całkowicie tytanowa. No, powiem szczerze, wow, oczywiście wiadomo, jest cięższa, wyczuwalnie, nie jakoś dramatycznie, nie jakoś bardzo, ale jednak cięższa. No wiadomo, wszystko tutaj w tytanie, nie ma tutaj żadnego wycinania w środku. Mamy tytanowe okładki i w środku mamy tytanowe linersy. Generalnie dla tych, którzy są niezorientowani albo ciekawi, to generalnie wszystko tutaj w tym nożu poza głównią jest zrobione z tytanu, czyli i śruby, i backspacer, okładki, clips, wszystko jest tutaj wykonane z tytanu.
Okej, tak jak wspominałem, jest to nóż zakupiony z rynku wtórnego, ale tutaj akurat jego poprzedni właściciel poinformował mnie, że nie był on generalnie używany, więc zgodnie z zapewnieniami sprzedawcy nóż jest nowy, więc no sprawdźmy w takim razie, otwórzmy go sobie. No. To jest to, powiem szczerze, to właśnie o to mi chodziło, jeśli chodzi o tą realizację mojego marzenia nożowego. To właśnie tak to miało wyglądać. To, można powiedzieć, była taka forma przejściowa, taka możliwość zapoznania się z samym folderem, zobaczenia co i jak, poczucia, wyczucia go, no i stwierdzenia, że kurczę, podoba mi się. W końcu to był mój folder, ulubiony folder, jeśli chodzi o zestawy DC z ubiegłego roku. A ten ma duże szanse na to, żeby go przebić, i to zdecydowanie. Teraz sprawdźmy sobie, tak wygląda blokada. Dosyć, powiem szczerze, wcześnie zachodzi. Tu w tej wersji, nie wiem, czy to będzie widać na tym czarnym linersie, jest znacznie, znacznie później, bo kiedy cały listek blokady wchodzi, tutaj widać wyraźnie, że nie, ale zobaczmy, czy ma to jakieś przełożenie. Żadnych luzów to nie ma. Nic tu się nie rusza, nie dzieje, nie chwieje. Sprawdźmy jeszcze. No, mechanika bajka. Podejrzewam, że nóż jednak, mimo tego, że nie był specjalnie używany, to klikany mógł być. Ale jeśli chodzi o mechanikę, no to jest. O, sprawdźmy centrowanie. Ok, centrowanie idealne. Jeszcze tylko zobaczmy, czy nie ma tutaj żadnego luzu. Nie ma, jeśli chodzi o detent. Detent dosyć mocny. Tak z ciekawości zobaczę, jak w tym modelu. Też, chociaż mam wrażenie, że w tym jest trochę mocniejszy. Jest mocniejsze, słychać to, czuć, jak nóż się zamyka, czuć po prostu. Dobra, no to co, w takim razie powinna tu być fabryczna krawędź stanąca. No to zobaczmy w takim razie ostrość, jak to będzie się prezentować. Wow. No to jest coś pięknego. Mimo tego, że mamy tutaj, z tego co pamiętam, jakieś 4 mm grubości głowni, to też jest cecha charakterystyczna w projektach Jaspera Voxnessa. No, to szlif jest tak fajnie cienko wyprowadzony, że ach, aż przyjemnie, potem chyba sobie potnę do końca. No, cięcie po prostu jest przyjemność. Idzie, pięknie idzie. Oczywiście no, można stwierdzić, że jestem po części nieobiektywny w stosunku do tego noża, bo chyba muszę przyznać, że jest to mój ulubiony projekt mojego ulubionego knife designera. No więc tak, no, jestem trochę nieobiektywny, no ale przy recenzji już jeśli chodzi o tą moją pierwszą wersję, przy recenzji bym jak najbardziej starałem się być jak najbardziej obiektywny. Zresztą wytknąłem temu modelowi sporo minusów, możecie tą recenzję sobie zobaczyć. I policzyć, ile tam jest minusów, na ile niedoróbek, błędów, jakichś niedoskonałości zwróciłem uwagę, ale mimo wszystko w ogólnym podsumowaniu ten nóż dalej jest no, jednym z moich ulubionych. Co ciekawe, nie wiem, czy też to teraz widzicie, a tak sobie porównuję, generalnie wychodzi, że ta wersja tytanowa jest dłuższa, jeśli chodzi o rękojeść. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku głowni. Zobaczmy w takim razie. Od razu uprzedzę, że to chyba będzie najdłuższe opakowanie od bardzo, bardzo dawna. No jest, minimalnie jest dłuższa. Jest dłuższy. Zobaczmy jeszcze głównie. Szczególnie, no nie, musiałbym chyba wziąć miarkę, bo nie chcę sobie porysować tytanu przez przypadek. Dobra, no to chyba będzie na tyle, chociaż ja
tego noża prędko gdzieś do szuflady nie schowam. Jeszcze będę sobie go podziwiał, bo naprawdę uważam, no dla mnie jest to po prostu, jeśli chodzi o projekt, o design, ten wygląd, to jest no top, po prostu top. I ponownie wrócę do tematu. Wiem, że jako recenzent nie powinienem swoich sympatii za bardzo zdradzać, ale recenzja już jest. Sporo minusów wytrnąłem. Czy zrobię recenzję tej wersji tytanowej? Raczej nie. Bardziej zastanawiam się nad porównaniem tych dwóch noży, tych dwóch wersji. Tym bardziej, że już widzę pierwszą różnicę chociażby w długości rękojeści, więc myślę, że to będzie coś wartego, na co warto po prostu będzie zwrócić uwagę. A co będzie dalej, no to oczywiście zobaczymy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.